Akacjowa 38 to hiszpański serial, który pokochali polscy telewidzowie. Historia Manueli, która ucieka i zmienia swoje życie, zaskarbiła sobie serca fanów. Na antenie TVP2 produkcję można oglądać od 9 stycznia 2023 roku. Ile odcinków ma Akacjowa 38? Kiedy miłośnicy serialu powinni spodziewać się końca? Serial Akacjowa 38 to historia rozgrywająca się w Madrycie na przełomie XIX i XX wieku. Manuela, główna bohaterka, zmuszona jest do ucieczki wraz ze swoją matką. Dramatyczne wydarzenia z życia nie pozostawiają im wyboru. Kobiety odcinają się od przeszłości i zmieniają nie tylko miejsce zamieszkania, ale też tożsamość. Zatrudniają się w roli służących u jednej z mieszczańskich madryckich rodzin, mieszkającej na ulicy Akacjowej. Serial Akacjowa 38 przedstawia życie madryckiego mieszczaństwa i ich służących. Akacjowa 38, od kiedy można oglądać? Akacjowa 38 premierę światową miała 15 kwietnia 2015 roku. Był to pierwszy czas, w którym można się było zapoznać z serialem. Do polskiej telewizji trafił on jednak nieco później. Na TVP2 Akacjową 38 można oglądać natomiast od 9 stycznia 2023 roku. Hiszpańska produkcja zastąpiła wcześniej emitowane Zranione ptaki. Powodem takiej zmiany było zakończenie tureckiego hitu. Akacjowa 38, ile ma odcinków? Akacjowa 38 ma łącznie 1483 odcinki. Te składają się na aż 7 sezonów. Na tę chwilę zostało wyemitowane jedynie 215 odcinków hiszpańskiej produkcji kostiumowej. Miłośnicy serialu nie powinni się więc obawiać szybkiego zakończenia serii.